Cześć! W dzisiejszym odcinku zbudujemy generator Van de Graaffa. Dzięki niemu jesteśmy w stanie wygenerować olbrzymie napięcie, które bez trudu przebija powietrze na znaczne odległości. Ale zacznijmy od początku. Rurkę PVC tniemy na fragmenty, które posłużą nam za podstawę maszyny. Moje łączenia są nieco za małe, dlatego za pomocą zapalniczki dopasowuję rurki. Oto nasza podstawa. Generator stał będzie na desce o wymiarach 70x30 cm. Aby całość była stabilna, przykręcamy podstawę do deski 4 skrętami. Najpierw nawiercam otwory, by rurka nie pękła podczas skręcania. Będziemy również potrzebować 2 80-centymetrowe kawałki rurki, na których zamocowane będą wałki i pas. Tak wygląda podstawa naszej konstrukcji. Te dwie rurki nie są jeszcze przymocowane na stałe i musiałem je nieco skrócić, mają 60 cm. A my teraz zajmiemy się sercem naszej maszyny, czyli mechanizmem generującym ładunki elektryczne. Zaczniemy od zamocowania wałka napędzającego, który powinien się znajdować 4 cm od podstawy. W tym celu nawiercamy otwory, do których wsuniemy metalowy pręt podtrzymujący wałek. Tarcie między prętem a rurką mogłoby powiększyć otwory, a konstrukcja by się rozpadła. Dlatego dodajemy metalowe nakrętki, które temu zapobiegną. Tak przygotowane nakrętki przyklejamy klejem po obu stronach. Upewniamy się, że pręt się nie blokuje, a następnie owijamy go taśmą, aby można było solidnie zamocować wałek. Dla lepszego kontaktu dodajemy fragment taśmy dwustronnej, a po zamocowaniu wałka podlewamy go klejem na gorąco. Dzięki wałkowi będziemy mogli wprawić w ruch pasek założony w dalszej części. Aby zniwelować luz między wałkiem a bocznymi rurkami, przyklejam metalowe nakrętki po obu stronach. Sprawdźmy, czy po podłączeniu napędu konstrukcja się nie rozpadnie. Wałeczek obraca się bez większych oporów, także teraz możemy już przytwierdzić rurki na stałe. Można to zrobić klejem, ja natomiast wybrałem wkręty, by można było potem z łatwością zdemontować konstrukcję do ewentualnych napraw. Okej, mamy już solidne koło napędowe. Tutaj jeszcze wrócimy, żeby zamontować silnik, ale najpierw nieco posprzątam, a następnie przejdziemy do kolejnego elementu, jakim jest nieruchoma rurka, o którą będzie pocierał nasz pas. Tą część zrobiłem z grubszej rurki PVC, aby zwiększyć powierzchnię tarcia z pasem. Jedenaście cm od góry zaznaczamy miejsce, gdzie przytwierdzimy kolejny metalowy pręt. Wspierać on będzie górny wałek. Odcinamy odpowiedni kawałek pręta, a w rurkach wiercimy otwory, w których go zamocujemy. W naszej konstrukcji górny wałek będzie nieruchomy, dlatego śmiało można zalać go klejem. Konstrukcja zaczyna nabierać kształtu. W następnym kroku zajmiemy się pasem, który zrobimy z rajstop. Ale dlaczego akurat rajstopy? Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie, dowiedzmy się, czym jest efekt tryboelektryczny. Polega on na generowaniu ładunków elektrycznych na skutek tarcia materiałów odpowiednio oddalonych od siebie w szeregu tryboelektrycznym. Ale spokojnie, to tylko brzmi tak groźnie. Spójrz, jak wygląda taki szereg.
Mówi on nam, które materiały lubią się z dodatnimi ładunkami elektrycznymi, a które z ujemnymi. W naszym przypadku pocierać będziemy rurkę wykonaną z PVC, która lubi ładunki ujemne, a drugim materiałem są właśnie rajstopy, które w głównej mierze składają się z nylonu. Nylon jest prawie na szczycie i lubi przebywać z dodatnimi ładunkami. Dzięki wykorzystaniu właśnie tych materiałów możemy wygenerować bardzo duże ładunki elektryczne. Ja w międzyczasie odciąłem nogawki rajstop, które posłużą za pas, a z pozostałości wyciąłem fragment, którym owinąłem wałek, by zwiększyć jego przyczepność. Na górze przyklejamy fragment patyczka po lodach, by utrzymać obracający się pas mniej więcej na środku rurki. Jesteśmy gotowi do przymiarki rajstop. Powinny być nieco naciągnięte, ale z wyczuciem, by się nie zablokowały. A teraz sobie wesolutko szyjemy. Ładunki elektryczne już się generują. Teraz musimy jakoś je zebrać. W tym celu będziemy potrzebować specjalne grzebienie. Do patyczka po lodach przyklejamy przewody. Powinny one mieć dużo drucików, tak aby mogły zbierać ładunki elektryczne z całej powierzchni pasa. Zakończenia przewodów wystarczy skręcić. Ja dodatkowo zalałem je cyną. Dodajemy też kabelek, którym będziemy mogli pobierać ładunki z grzebienia. Połączenie zawijamy taśmą izolacyjną. Czynność powtarzamy, bo potrzebujemy dwa takie grzebienie, na górę i na dół. Przyklejamy je klejem na gorąco. Jak widzisz, od tej pory pas może kręcić się tylko w jedną stronę. W przeciwnym razie zniszczy nam grzebień. Dlatego z doświadczenia polecam narysować sobie strzałki na pasie, wskazujące kierunek ruchu. Drugi grzebień przyklejamy w pobliżu dolnego koła. Ten grzebień zbierać będzie ładunki elektryczne o przeciwnym znaku. Jesteśmy gotowi do pierwszego testu naszej maszyny! Nie wiem, czy słyszeliście, ale na pewno generuje nam się ładunek. Teraz musimy go tylko gdzieś przechować. A w tym celu idealnie sprawdzą się miski z Ikei. Ktoś chyba specjalnie stworzył je z myślą o budowie generatora Van de Graaffa. Są bardzo gładkie, a na tym nam zależy najbardziej. Każda ostra krawędź spowoduje, że ładunek elektryczny będzie nam uciekał. W jednej z misek wycinamy otwór, przez który będziemy mogli nałożyć ją na szczyt naszej maszyny. Teraz musimy bardzo dokładnie przeszlifować ostre krawędzie. Następnie miski łączymy taśmą izolacyjną. Ja dodatkowo w późniejszej części owinąłem łączenie taśmą aluminiową, ale właściwie nie zauważyłem znacznej poprawy osiągów. Miejsce cięcia również oklejamy taśmą izolacyjną. To jest najbardziej istotny element z całej konstrukcji. Jeżeli gdziekolwiek będzie ostra krawędź, zgromadzone ładunki elektryczne będą nam uciekać poza sferę. To samo robimy z odciętą częścią. Szlifujemy ostre krawędzie i oklejamy taśmą izolacyjną. Przewód od górnego grzebienia przyklejamy do pokrywy. Następnie łączenie zaklejamy taśmą izolacyjną oraz ewentualnie aluminiową, by pozbyć się ostrych krawędzi. Na koniec pokrywy przyklejamy do rurek. Jak widzisz, zmieniłem też grzebień. Podczas testów zauważyłem, że poprzedni przewód był uszkodzony. Następnie na szczyt nakładamy sferę. Pozostało nam zbudować kulę uziemiającą. To właśnie na niej będziemy magazynować ładunki elektryczne z dolnego grzebienia. Zrobimy ją z mniejszych misek z Ikei. Podobnie jak wcześniej, łączymy je taśmą izolacyjną. Potrzebować będziemy również podstawy i oto ona.
Kulę zamocujemy na rurce, ale moja jest za wysoka, także nieco ją skracam. Idealnie! Teraz przez rurkę przepuszczamy przewód, który następnie mocujemy do kuli taśmą izolacyjną. Elementy łączymy w całość, a przewód od kuli skręcamy z przewodem od dolnego grzebienia. I gotowe! Zróbmy podsumowanie gotowego generatora Van de Graaffa. Tutaj mamy przymocowany napęd zrobiony z wiertarki, połączony jest z dolnym wałkiem. Grzebień ocierając się o spód wałka zbiera ujemne ładunki, które trafiają do kuli uziemiającej. Patyczek zabezpiecza, by pas nie zjechał z wałka. Jak widzisz, zwiększyłem też nieco średnicę górnego wałka, by zwiększyć powierzchnię tarcia. Natomiast zasada działania się nie zmieniła. Górny grzebień opiera się o wałek, zbierając dodatnie ładunki, które następnie trafiają na powierzchnię dużej kuli. Zebrane ładunki elektryczne są tego samego znaku, więc się od siebie odpychają. To powoduje, że rozprzestrzeniają się po całej kuli równomiernie. Sprawa się ma dokładnie tak samo na drugiej kuli, przy czym znak ładunków elektrycznych jest odwrotny. Jeżeli podobają Ci się takie eksperymenty, subskrybuj kanał, a my tymczasem przechodzimy do testu naszego generatora. Konstrukcja zajęła pełne 3 dni, ale było warto. W jednym z kolejnych odcinków poeksperymentujemy jeszcze z kulami. Między innymi sprawdzimy, czy włosy staną dęba, a także zagramy w ping-ponga z dużą kulą. Do zobaczenia!